witam wszystkich bardzo gorąco po dłuższej przerwie. Tak jak możecie zaobserwować, jesteśmy w ósemce, tylko że o... ciągniemy z tyłu Pottingera synchro 4 metry. Aktualnie robimy uprawę pod pszenicę po rzepaczyskach. Tutaj obok mamy wysiany poplon, w którego skład wchodzi groch, którego nie ma, a był siany dosyć mocno, no tam się gdzieś dalej trochę trafia. Facelia, gorczyca już kwitnie i lebioda, kurwa, z tego co tu widzę. Trzeba to chyba skasować dosyć szybko. Tutaj będziemy wysiewać pszenicę. Wcześniej nie nagrywałem, bo to tak trochę nie było czasu. Powiem wam, że u nas jak odsiewu rzepaku, znaczy ogólnie siew rzepaku przebiegł w miarę, tak jak tam na filmie widać, ale wschody są tragiczne. Ci co zasiali, tak jak tutaj naprzeciwko striptilu, no to to ma rację bytu w tym roku, ale siane tradycyjnie, no to naprawdę ci co się przyłożyli, gdzieś tam strzelili w termin, ale to i tak są gliny, jakieś tam cięższe gleby łyse, tak? Tam nie ma obsady. Ogólnie tutaj można zaobserwować w okolicy żniwa kukurydziane się już zaczynają. Dzisiaj mamy ogólnie 18 września. Orki też wykonywaliśmy po części, także tam mamy już podzboża też poorane. To wygląda, także tutaj pojeździmy. Później ma brat przyjechać, będziemy się zmieniać, on będzie uprawiał, bo on teraz aktualnie zaprawia zboża, czyści. No i co, no i jeździmy. Szyna wpuszczona na około 20 cm, myślę, że po rzepakach pod zboże w zupełności wystarczy. No choćbyśmy chcieli głębiej, to nie oszukujmy się, ten traktor jest troszeczkę za słaby, tak? Przydałoby się tutaj troszeczkę koników więcej, nie zaszkodziłoby, ale jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Na rzepak żeśmy wynajęli klasa Axiona 850, 260 koni, no to powiem wam, że tam mocy nie brakowało. Tam no momentami gdzieś pod górkę, no tylko że też sporo głębiej żeśmy ryli pod rzepak, także no tam było co ciągnąć. Rzepak samosiewy zostały, coś tam powyłaziło, tutaj dwa razy talerzowane było. Jakaś tam wilgoć w glebie jest. Na części pól był stosowany glifosat, gdzie też poprzepuszczał. Także no nie wiem, no dobrze, że u nas popadało coś w ubiegłym tygodniu, tylko że co, no przez najbliższy tydzień w prognozach znowu tego deszczu nie widać, tak jak tam na południu. Czy na południu? No na południu od nas, tak? Bo my też mamy tutaj do Odry 20 km w tamtym kierunku. Ale raczej nas ta powódź tutaj nie powinna uraczyć. Ewentualnie tam te wszystkie miejscowości, co w pasie Odry są, tak? Ulokowane jakiś tam Osinów Dolny, Krajnik, Ognica, tutaj miejscowości okoliczne, tak? O, Gryfino miasto. No to tam jak ta fala dojdzie, tylko że to się może... No ta Odra też u nas dosyć szeroka jest, tak? I tam pojemność tego pasa Międzyodrza jeszcze, bo ta Odra u nas się rozwidla na dwie strony, to tam jest jakiś naturalny zbiornik retencyjny, no to tam podejrzewam, że się rozejdzie, no ale aczkolwiek okaże się, jak to tutaj do nas spłynie ta woda, tak? Wtedy będziemy widzieć, co tam służby myślą z tym fantem zrobić. A jeździmy 9 na godzinę około, podejrzewam, że nawet mniej, 3,5 hektara na godzinę wychodzi. Spalanie, nie wiem, aktualnie jest zatankowane pod korek i będziemy mierzyć. Także widzimy się później. Jesteśmy przy siewniku, będziemy rozkładać maszynę. Musimy dobić ciśnienia. Ustawiamy się do linii. Talerzówkę na trójeczkę. Głębiej nie ma sensu. No i dobra, pokażę tam, jak to się uprawia.
kamera na łeb, tylko kamera na łeb. I jedziemy. Dmuchawa, rotorek, znacznik. Ten chyba będzie dobry. Klimatyzacja, bo tutaj klima to normalnie jak na słowo honoru działa. I siejemy. Tak, sieje się. Siejemy pszenicę o zimą. Odmiana Wistula. Zakupiona w firmie Procam. Zobaczymy. Pierwszy raz styczność na gospodarstwie z tym u nas. Z tą odmianą. Siejemy 300 roślin na metr. To wychodzi około 155 kg. Także na spokojnie. Jest dosyć wczesny termin siewu, także korzystamy z wilgoci. Może byśmy jeszcze poczekali z wysiewem, ale o, zobaczcie co się dzieje. Tak jak mówiłem, na uprawie jest zielenizna, która wysysa wodę. Pola i dlatego zdecydowaliśmy się na siew. Zaczynamy od pszenicy. Jęczmiona zostawiamy na poniedzieli. Jęczmiono i pszenżyto. A o, tam szybciej wschodzi. Tam mamy pola poorane, także i tak będą góry łyse, i tak będą góry łyse, chociaż na pszenicy podgonimy. No jest taki pomysł, żeby to wałować po siewie. Siejemy z prędkością 13 km na godzinę. Akurat na tym polu 69 sobie radzi całkiem nieźle. Teleżóweczka tylko delikatnie, żeby wyrównać. I tyle w temacie. Poprzeczniaki robimy na 5 razy. Będą robione. Także nie ma co się napinać tutaj. Także przy uprawie tam z komputera wydajność wychodziła 3,5 hektara. No to ja myślę, że tutaj będę miał śmiało hektar więcej mogę podać. Pole ma 6 hektarów. I wiedzieć na czym stoją. Witam, a dzisiaj mamy kolejny dzień. 19 września. Wczoraj tutaj żeśmy siali do późna, już nie nagrywałem, bo jeszcze olej musiałem zmienić w ciągniku, także dzisiaj kontynuujemy siewy. Z rana mamy dosyć takie mgły fajne, chociaż nie ma za wiele wilgoci. Znaczy no nie ma, no ziemia, gleba mokra. Z rana do opon się lepi. Mgła jest, także staramy się w środku dnia nie siać. Także uprawiamy do późna. Zasiewamy to, co mamy uprawione z rana i później gdzieś koło 16 dopiero jedziemy dalej uprawiać i siać zaraz za tyłkiem. Chociaż dzisiaj może będziemy w dzień cisnąć. Także bierzemy się. Rozkładamy. Kapsiu, tutaj siedzisz, Brudasie. No, także wilgoć jest, mógłbym powiedzieć, że nawet warunki do siewu są idealne, bo gleba nie jest zbyt mokra. Ładnie się sypie. Zobaczymy jak to się sieje. Staram się nie za głęboko, ale no, zobaczcie, ładnie. O, jest siarka. Nie jest za głęboko, także powinno być ok. No jednak na takim czymś, jak jest czysto, nie ma śmieci, to poprzedni agregat, co mieliśmy z siewnikiem, troszkę lepiej sobie radził. Witam, mamy kolejny dzień z siewów. Aktualnie dzisiaj posialiśmy ostatnie pole z jęczmieniem. I tak wracając, zatrzymaliśmy się na plantacji rzepaku. Ogólnie tak to wygląda. Gdzie jest, to jest. Tutaj ogólnie szału nie ma. Bardzo mocne żerowanie wszelkiego rodzaju dziadostwa, robali i tak dalej. Z bardzo dużym natężeniu. Były robione dwa zabiegi, do każdego było dodawane i tak jak możecie zauważyć, mamy wszystkie fazy rozwojowe. Jest od siewki poprzez jedną parę liści właściwych. Tu mamy cztery liście, wychodzą kolejne i mamy kapuchę ogólnie też, to co pierwsze zeszło. I to nie wiadomo co robić, no na pewno gdzie trzeba, bo mszyca się trafia, dać coś na mszycę i poprawić jednoliścienne. To jest taki priorytet, który trzeba tutaj wykonać na tym polu. No te liście tragedia. Troszeczkę belkar je powywijał. Ogólnie jakiś deszcz się tutaj zbiera.
My jedziemy do domu. Także na dzień dzisiejszy zostało nam jeszcze posiać. Do posiania mamy około 20, 21. Kolejne 20 to mamy 41, 56 hektarów. No i po burakach 20. Tak, 86. Także jeszcze coś będzie z siania, będą wykopki. Część druga. Troszeczkę błąd, bo trzeba było to wykopać wszystko na pierwszy strzał. Byłoby lepiej. Tutaj sąsiedzi upilnowali trochę robactwa. Musicie zauważyć, no te są pogryzione. No ale ogólnie jest mniejsza presja. Oni tutaj stosowali herbicyd doglebowy. Tyle by było jeżdżone ze 2-3 razy. Powiem wam ogólnie, rzepak bardzo uciążliwa uprawa. Nie ma czym walczyć z tym kurwa dziadostwem. Powycofywali środki, które działały. Zostało samo gówno, które działa tylko i wyłącznie w momencie aplikacji. Tak to wygląda. Uwaga! DJ Dominik dorzuca do pieca. Yeah.